Cześć, witajcie, Grzegorz Wawro, witam na kanale Grzegorz Wawro i na podcaście Grzegorz Wawro. Na wstępie chciałem przypomnieć, że teraz kanał, który wcześniej nazywał się Maser Wawer, nazywa się Grzegorz Wawro i wszystkie moje kanały, te takie, w których poruszam tematy bardziej związane z polityką, z gospodarką społecznej i takie tematy, które uważam za bardzo ważne, będą się nazywać Grzegorz Wawro. Natomiast kanał Maser Wawer przeszedł na mój taki kanał osobisty, prywatny, właśnie niezwiązany z polityką i z tymi sprawami, o których mówiłem wcześniej. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to bardzo zapraszam, natomiast chodzi o to, żebyście się nie dziwili, że nagle pozmieniały się nazwy. Dzisiaj jest niedziela, chyba 11 dzień czerwca. Pogoda jest jaka jest i pomyślałem, że odniosę się do trudnego tematu, ale w kontekście pewnego znanego serialu. Wcześniej jednak chciałem Was prosić o subskrypcję, lajki, komentarze do tego odcinka i o właśnie takie wsparcie mojego kanału, ponieważ to jest jedyna forma, która może mi jakoś pomóc w rozwijaniu tego kanału. Wracając do tematu. Chodzi o serial Czas Honoru. Serial, który nakręciła Telewizja Polska chyba w 2008 roku. 6 sezonów i 7 taki związany z Powstaniem Warszawskim. Czy wątek taki główny, przewodni tego serialu, to jest oczywiście czas okupacji, mniej więcej tam od 1939-1940 roku do w zasadzie czasów powojennych, do okupacji przez Związek Radziecki naszego kraju przy dość dużym współudziale naszych własnych rodaków, obywateli. Więc serial jest świetnie pomyślany. Pierwszy taki serial, który by tak szeroko traktował ten problem największego dramatu chyba w historii naszego kraju od zarania chyba. I oczywiście chciałem też na wstępie powiedzieć, że wiele rzeczy mi w tym serialu się też nie podoba, ale to bardziej związanych z jakby to powiedzieć, z podejściem do pewnych faktów po prostu. To znaczy, no, bardzo optymistycznie tam zostało pokazane pewne akcje dywersyjne, odbijania więźniów, kolaborowania z Niemcami i tak dalej. No jednak Niemcy to nie byli idioci i nie ma co się oszukiwać. Natomiast no, rozumiem, że to było dla dobra serialu. Drugą taką rzeczą jest dość swobodne podejście żołnierzy Armii Krajowej do dyscypliny i do wykonywania rozkazów. To byłoby nie do pomyślenia rzeczywiście wtedy. No i te wszystkie wątki związane, te miłosne takie, to okej, okay, no kwestia wrażliwości, ale uważam, że to po 89 roku jest najlepszy i w ogóle bardzo dobry serial mówiący o czasach okupacji i po okupacji, ponieważ ten temat został ujęty całościowo. No, oczywiście serial już ma swoje lata, ja go dopiero teraz za niego się wziąłem. Na tym VOD TVP można to obejrzeć. Dobrze się to ogląda, świetna obsada i z tych starszej generacji aktorów, prawda, i z tych młodszych. Tam jest i Olbryski gra, prawda, i Englert i wielu innych bardzo dobrych aktorów. Chyba najlepsi, chyba czołówka polskiego i sceny w ogóle aktorskiej, prawda, i tych, którzy dzisiaj są gwiazdami i tak dalej, więc choćby z tego powodu warto to zobaczyć. Ale dlaczego ten serial dzisiaj właśnie chcę o nim powiedzieć, ponieważ
To, co najważniejsze dla mnie osobiście przebija się z tego serialu, to nieprawdopodobny dramatyzm pokolenia, które powiedzmy w roku 1939 miało powiedzmy od kilkunastu do 30, do 40 lat, prawda? Czyli całe to pokolenie, które wykształciło się i ukształtowało się również w okresie międzywojennym, ale też pokolenie, które walczyło o niepodległość Polski. To było wyjątkowe pokolenie, ponieważ Polska w tamtym czasie była młodą Polską po zaborach, prawda, i ta radość z odzyskania niepodległości przy wszystkich innych komplikacjach związanych z zamachem majowym i sanacją, niewątpliwie dyktaturą typu light w porównaniu do innych dyktatur w tym samym czasie, ale jednak dyktaturą z Berezą Kartuską włącznie, to było pokolenie, dla których wolność państwa polskiego było czymś wartością nadrzędną po prostu, tak? I największym dramatem jest chyba tego serialu to, co się stało po 44 tak naprawdę roku, kiedy jedni okupanci wyparli innych okupantów i dramat tych żołnierzy, którzy walczyli, poświęcali życie, byli rozstrzeliwani, wysyłani do getta, do Oświęcimia, na roboty do Niemiec wysyłani. Oni teraz byli w jeszcze gorszej sytuacji, ponieważ musieli walczyć dalej z okupantem, musieli się ukrywać, strzelano do nich jak do kaczek po prostu, i to właśnie obywatele, dla których oni również, czy w imieniu których również walczyli. Jest tam też taki dodatkowy sezon Powstanie, który mówi o powstaniu, no to już nie chcę, bo to pewnie jakiś odcinek nagram, podejrzewam gdzieś 1 sierpnia, to wtedy być może się do tego odniosę, ale dość dobrze to powstanie jest pokazane, jak na taki serial, nie ma. Oczywiście to nie jest Miasto 44, które jest chyba najlepszym filmem, polskim filmem mówiącym o powstaniu, ale dość dobrze jest pokazane, gdyby nie te wszystkie wątki durne, miłosne, ale to jest jakby inny temat, nie? No i teraz może zastanowicie się, dlaczego ja tak o tym opowiadam. No po prostu uważam, że zachowując pewne różnice oczywiście związane z całą tą batalistyką, prawda, z dramatyzmem wojny, z całą tą hekatombą tej drugiej wojny światowej. Uważam, że my dzisiaj jesteśmy w dość podobnej sytuacji, jeśli chodzi o zagrożenie suwerenności, integralności Polski, zagrożenie takim utraty właśnie tożsamości narodowej. I niestety znowu z powodu tych samych wrogów po prostu. To często w moich odcinkach się przewija, ale ja uważam, że jesteśmy w sytuacji, w której ten sam naród, który nas kiedyś próbował przez wiele lat fizycznie zniszczyć właśnie tak jak wtedy. Ja zresztą kilka shortów chcę nagrać na temat tam takich różnych, bo nie chciałbym rozwlekać tego odcinka, takich różnych zjawisk, które miały miejsce właśnie w czasie okupacji, z których wiele osób sobie nie zdaje sprawy, jak odbywała się, jakby to powiedzieć, no, fizyczna likwidacja narodu polskiego przez Niemców, nie przez tam, jak to nie, teraz próbują to odwracać nasi zachodni sąsiedzi, tylko przez po prostu Niemców, obywatelów niemieckich, austriackich i tak dalej. Więc to będę w shortach nagrywał, więc zachęcam do oglądania moich shortów. Tak jak wtedy to była likwidacja, taka próba neutralizacji, nazwijmy to, naszego narodu. Teraz ta neutralizacja następuje innymi metodami po prostu, metodami ideologicznymi, finansowymi, gospodarczymi właśnie, prawda?
I znowu, bardzo podobnie przy współpracy, teraz to się skończyło z powodu konfliktu na Ukrainie, ale też była to próba przy współpracy z Rosją, tak jak wtedy ze Związkiem Radzieckim, tylko po prostu wybrano inne metody, zamiast czołgów, zamiast dywizji całych armii niemieckiej i radzieckiej, po prostu postanowiono tym razem nas zaatakować finansowo, ponieważ konsekwencje tej wielkiego dramatu, jakim była II wojna światowa, ponosiliśmy do 1989 roku drastycznie, teraz ponosimy ciągle jeszcze bardziej intelektualnie, ale to jeszcze do tego wrócę. I dramat naszego państwa jest taki, że wtedy byli ludzie, którzy, było dużo więcej tych ludzi, którzy byli gotowi poświęcać się, walczyć dla naszego kraju i poświęcać wszystko, majątek, życie, licząc się też z tym, że spora część naszych obywateli zapłaci życiem za walkę o wolność i ponosiła, rzeczywiście społeczeństwo ponosiło bardzo wysoką cenę, świadomie, ale jednak wspierało te w dużej części te ruchy wolnościowe, bo też chcieli żyć w wolnym kraju. Nie wiem, czy na skutek, znaczy wiem, myślę, ale właśnie, że na skutek tych działań wtedy III Rzeszy i Związku Radzieckiego, które wymordowały po prostu nasze elity, mamy dzisiaj problem. Mamy dzisiaj problem, ponieważ nie mamy aż tak wielu ludzi, którzy byliby gotowi poświęcić się, walczyć i popierać ruchy wolnościowe, takie suwerennościowe, bym powiedział, w naszym państwie. Wręcz przeciwnie, coś takiego się stało, że ludzie, którzy chcą zachować narodowość polską, chcą zachować państwo polskie w takiej formie typowo narodowej, już nie chcę się do religii odwoływać, chociaż chrześcijaństwo jest ściśle zintegrowane z naszą wolnością, suwerennością, z naszą ich historią, ale chcieli żyć w kraju wolnym, suwerennym, gdzie są te wartości patriotyczne hołubione, są na cenzurowanym. I duża część społeczeństwa, jeśli nie większość, nie wiem czy większość, ale duża część społeczeństwa niestety ma problem z tym, z popieraniem takich ludzi, środowisk. Wręcz przeciwnie, jesteśmy przedstawiani przez nasze własne media, przez ludzi, przez dziennikarzy i przez dużą część polityków jako jacyś fanatycy. Ale tacy sami fanatycy walczyli w Powstaniu Warszawskim, walczyli w Armii Krajowej. Według dzisiejszych kryteriów byliby to po prostu fanatycy, którzy po prostu, z którymi nie warto rozmawiać, o których nie warto mówić, nie warto wspominać i tak dalej. Więc ja chcę się temu przeciwstawić i dlatego staram się w moich filmach o tym mówić. Wiem, że nie do wielu to trafia, ale uważam, że to, że własny rząd, nie, jaki by to nie był, bo czy ten poprzedni, czy ten obecny, bo to wielkiej różnicy, prawdę mówiąc, dla mnie nie ma, nie stawia na pierwszym miejscu właśnie ludzi, czy tej części społeczeństwa, która chce jakby no coś od siebie poświęcić, coś dać z siebie, żeby działać na rzecz właśnie silnego, mocnego państwa jednak narodowego. Bo prędzej czy później okaże się, że tylko państwa narodowe mogą dobrze funkcjonować. To już widać na świecie. Deglobalizacja i tak dalej, żadne tam utopijne Unie Europejskie, czy tak jak kiedyś Związek Radziecki, żadne takie projekty na dłuższą metę udać się nie mogą. A jesteśmy dzisiaj w sytuacji, kiedy teoretycznie jesteśmy państwem suwerennym, a ludzie, którzy chcą coś poświęcić, coś dać z siebie, są zarówno niszczeni przez wielkie globalne firmy medialne, jak również przez własny rząd i dużą część polityków i dużą część społeczeństwa. Niewątpliwie jest to pokłosie tego, że Einsatzkommando i wszystkie inne te grupy z drugiej strony
ze związku, ze strony Związku Radzieckiego, inne tam te ich czeka i tym podobne NKWD i tak dalej, po prostu wymordowali nam te elity i tak jak wtedy w latach 20. XX wieku ten patriotyzm był przekazywany, był można powiedzieć wypijany z mlekiem matki przez społeczeństwa, tak w jakimś dużym stopniu została ta ciągłość przerwana właśnie przez działalność tych dwóch naszych sąsiadów, z czego bardziej chyba jednak Niemców. I dlatego płacimy taką cenę, że nowe elity, które się wykształciły, to były elity związane, tak zwane elity, które nie miały tej tradycji patriotycznej. Do rządów dorywają się zwykli aparatczycy, zwykłe takie, no nie chcę, nie powiem tego, co chciałem powiedzieć, ludzie, którzy, dla których kompletnie nie ma znaczenia, w jakim państwie żyją, ważne, żeby dorwać się do żłoba po prostu i w tym żłobie nażrzeć się na maksa. Do takiego żłoba chce się dorwać między innymi pan Morawiecki, dorwał się wielu innych polityków, pan minister Niedzielski na przykład i bardzo wielu innych polityków. Donald Tusk absolutnie bezwzględnie jest to człowiek, który, dla którego tylko dorwać się do żłoba europejskiego, Unii Europejskiej jest priorytetem, cała reszta się nie liczy. Ona w serdecznym poważaniu to, co się z naszym narodem stanie, czy będziemy wolni, czy nie będziemy wolni. On po prostu chce wrócić do europejskiego koryta. I ja nie wiem, czy jest możliwe odbudowanie tego. Na pewno jest, tylko wymaga czasu. Odbudowanie tego takiego narodowego, bym powiedział, ruchu patriotycznego w takiej skali jak przed II wojną światową, czy w czasie II wojny światowej. Coś pozytywnego się dzieje, bo partia, której jestem zresztą członkiem, Nowa Nadzieja, czyli w szerszym kontekście Konfederacji, zyskuje poparcie, więc ludzie widzą, że coś tu nie gra. Oczywiście to ma bardziej podłoże ekonomiczne, ale jeżeli mamy być bogatym krajem, jeżeli mamy być, rozwijać się prawidłowo, musimy być krajem suwerennym. Wszystko to, co robią teraz Niemcy, Unia Europejska, dla mnie Unia Europejska to Niemcy po prostu, ma na celu osłabienie naszego kraju, drenaż intelektualny, drenaż finansowy, czyli dokładnie to samo, co wtedy. Mieliśmy być społeczeństwem niewolników, robotników taniej siły roboczej. I teraz mamy być tacy sami, tylko jest to wykonywane po prostu innymi metodami. Więc ja powiedziałem sobie, będę się temu przeciwstawiał. Będę starał się o tym mówić. Chociaż mówi się coraz trudniej, ponieważ to polski rząd pozwolił Google'owi i innym mediom społecznościowym cenzurować nas tak, jak im się podoba. Tak? Czyli można powiedzieć, że polski rząd, który powinien działać w interesie Polaków, działa na szkodę ludzi, którzy chcą, żeby Polska była po prostu Polską. Tak? Chcą, żeby Polska była silna, wolna, żeby była krajem ludzi, którzy mogą się wzbogacać, mogą się rozwijać i mogą pracować na rzecz właśnie niezależności, suwerenności. Polski rząd po prostu działa przeciwko ruchom wolnościowym w Polsce. Ja się temu przeciwstawiam na tyle, na ile będę mógł. Jeśli trzeba będzie, to będę roznosił ulotki, jak już nie pozwolą mi publikować moich treści, w których przecież nic takiego nie mówię. Mówię o sprawach takich dla mnie oczywistych, nie używam wulgaryzmów, nie używam kłamstw, nie posługuję się fake newsami, a jednak moje zasięgi są obcinane nieraz o 90%, to widać w statystykach. Tylko dlatego, że rząd polski za mną, za polskim obywatelem, mówię za mną umownie, bo oczywiście dotyczy to wszystkich tego typu kanałów i ludzi, którzy działają, pozwolił temu całemu Big Techowi, dobrze mówię, chyba tak, Big Techowi, po prostu nas cenzurować. Więc prawdę mówiąc, niedobrze mi się robi na myśl o tym, że
że ci ludzie nami rządzą, na ustach mają bardzo dużo haseł, bardzo dużo frazesów głupich, durnych, ale tak naprawdę razem z Platformą Obywatelską, PiS, razem z paniami Spurek, Żukowskimi, Zandbergami, Biedroniami po prostu robią co chcą i niszczą to, o co ci ludzie tam wtedy walczyli. Polecam ten serial, bo on jest taki dość refleksyjny, bardzo dla ludzi o wrażliwości, o wrażliwości takiej historycznej, o ludzi, których ważne jest, w jakim językiem się posługują i gdzie żyją. Ten serial jest taki refleksyjny, daje do myślenia i może każdy z was coś z tego wyniesie, zwłaszcza do młodych pokoleń się zwracam, ponieważ uważam, że mamy duży problem z brakiem takiej wiedzy historycznej przez właśnie młode pokolenia. Więc kończąc, nie wierzę w projekt europejski. Nie wierzę, że nasi sąsiedzi z jakiegokolwiek powodu będą działać dla dobra naszego państwa. Wierzę w to, że my sami możemy tylko to robić. Wierzę w to, że my tylko jako Polacy możemy zbudować silny kraj, silne państwo, dbając o własne interesy, często właśnie w kontrze interesom niemieckim zwłaszcza, ale również i ukraińskim i wielu innym, bo powiem to, co powtarzam często, w polityce nie ma żadnych sentymentów, w polityce nie ma żadnych wartości, w polityce są interesy i każdy kraj powinien dbać o własne interesy, więc no tyle. I dbajmy o własne interesy i szanujmy ludzi, którzy chcą walczyć o suwerenną Polskę, o wolną Polskę. Nie niszczmy ich, nie gnujmy ich po prostu, nie? Tak jak robi to nasz polski rząd, ten i poprzedni. I chyba wszystkie rządy od 1989 roku mają problem z polskością. Dobra. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.